Halo, cześć, witajcie, to znowu Ryfek, witam was w kolejnym odcinku Solo Knighta, że to się nagrywa. Chyba się nagrywa, dobrze sprawdziłem, bo przed chwilą nagrywałem i się nie nagrywało. Już wam mówię, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w mieście West, zaraz będziemy szli na walkę z bossem, z łowcą dusz. Pisaliście mi, że teraz prawdopodobnie jego musimy zabić, aby odblokować nową umiejętność. Ja tutaj sobie zmieniam trochę amuleciki. Dużo mi strasznie czasu zajęło, dlatego dopiero teraz zaczynam to nagrywanie tak naprawdę. I nie wiem tak naprawdę też, czy to sam dobry amulet na tą walkę z bossem. Najwyżej będziemy kombinować. Wziąłem łowcę dusz, żeby częściej mieć duszę. Mistrz sprintu, żeby szybciej biegać i uciekać najprawdopodobniej od zagrożeń. Ciernia agonii, ktoś mi powiedział, że są jednak bardzo dobre i dużo biją, więc po otrzymaniu obrażeń my również będziemy bili. I długie ostrze. O Jezu, nie chciałem tego zdejmować. Ciągle myślę, że jestem na Switchu. Dobra. No zobaczymy, jak to będzie działało. Mam nadzieję, że jakoś sobie dam radę, że nie będę musiał z tym bossem walczyć więcej jak dwa razy, bo będzie mi bardzo przykro. O Jezu, jaki ja mam mały zasięg jednak teraz ataku bez tego. Jaki ja mam śmiesznie mały zasięg ataku bez tego amuletu od modliszek. No nic, gdzie ja jestem? A, no tak, nie mam zielonego pojęcia, gdzie ja jestem. Bo bardzo mądrze sobie kompas zdjąłem. No nic, kompas na pewno nie będzie nam przydatny, ale widzę, że chyba rzeczywiście jednak na tę walkę akurat będę bardziej potrzebował tego większego zasięgu, bo naprawdę się strasznie przyzwyczaiłem do tego podwójnego zasięgu. A teraz nie widzę, jakbym miał to zrobić bez niego. Tu chyba mieliśmy przejście odblokowane na prawo, które pozwalało nam szybciej dotrzeć na górę. Szybciej, raczej bez większych zagrożeń po drodze. I mówię to właśnie w momencie, jak otrzymuję obrażenia dwa razy. Świetnie, naprawdę genialnie. Ja nie wiem, ja wam powiem, że wracając do gry w Hollow Knighta, mam zawsze takie problemy ze sterowaniem. Ja powinienem w tą grę grać na Switch, na switchowych kontrolkach, na switchowym padzie. Przechodzenie między padami parę razy dziennie jest straszne, naprawdę straszne. Upośledza po prostu umiejętności gry. No ale nic. Nie podoba mi się jednak to przejście. Wydaje mi się, że jest chyba trudniejsze od podstawowego. Ale chyba w tym miejscu i tak zawsze pójdziemy. I tak zawsze w tym miejscu będziemy, nieważne którą stronę wybierzemy. Nie, naprawdę mamy strasznie mały zasięg ataku teraz. Nie wiem, jak musi wyglądać podstawowy zasięg ataku, ale bardzo się cieszę, że teraz już mamy takie amulety, które sprawiają, że nie musimy go mieć, bo naprawdę to jest tragedia. Dobra, tu już chyba czeka na nas walka z bossem. Nie, jeszcze jedno przejście. Ja się wyleczę na maksa. Chciałem założyć ten amulet, który sprawiał, że się szybciej leczymy, ale ja go chyba jeszcze w ogóle nie mam. Wydawało mi się, no byłem pewny, że go mamy. Ale najwyraźniej niestety coś mi się obzdurało, bo szukałem go z 5 minut, nie mogłem go znaleźć. Nie mamy takiego amuletu, który sprawia, że szybciej się mogę leczyć. Chyba po prostu wy mi powiedzieliście, że taki będziemy mieli w przyszłości. O, dzięki Bogu nie muszę na niego już czekać po raz drugi. Bardzo się z tego powodu cieszę. Pisaliście mi też, że wcale nie musiałbym z nim walczyć w tym momencie, że mógłbym z nim walczyć. Nie wiem, czemu się ześliznęłem z tej ściany, no. Że mógłbym z nim walczyć dopiero po zdobyciu jakiegoś ataku, a raczej umiejętności pozwalającej mi skakać wyżej, co jest mega ciekawe. Nie wiedziałem, że taka umiejętność w ogóle będzie do zdobycia. Pierwsza faza już zbita. O Jezus, jak ja się cieszę. Bardzo dobrze idzie. Boję się jako jakichś specjalnych kolejnych ataków, bo jak na razie wydaje się być bardzo okej. Tu są kolce, no nie. O tym też muszę pamiętać. Tu nie jesteśmy bezpieczni, zaczekam może aż... O właśnie, będzie robić ten atak, gdy idzie. Bardzo mi się podoba, że to jest walka, w której naprawdę bez żadnych problemów jesteśmy w stanie się leczyć. Super sprawa. I powiem wam, że nie wiem, czy to jest zro... O Jezus. Czy to jest zrobione specjalnie, ale
tak naprawdę ten jego podwójny skok sprawia, że chyba łatwiej jest unikać tego jego skoku. Tak mi się przynajmniej wydaje. O właśnie. No nic, cały czas idzie bardzo dobrze, mamy prawie maksimum zdrowia. Jak będzie znowu gdzieś dalej, sądzę, że bez problemu się będziemy mogli uleczyć. Teraz na... O nie, nie, nie. O i właśnie. Jakby nie zrobił podwójnego skoku, ja bym się nigdy nie wyleczył. Bez problemu, damy radę. Super. Maksimum zdrowia, no jak na razie po prostu bajeczka. Boję się jakichś jego kolejnych form, naprawdę. To będzie straszne. Ciekawe, czy rzeczywiście bardzo dużo daje mi ten amulet, który pozwala mi się szybciej, o Jezus, poruszać. Na razie tego, tak szczerze mówiąc, nie zauważyłem, ale kto wie. Możliwe, że to jest jeden z tych amuletów, który... ojejciu, bardzo dużo mi daje, a sobie nawet z tego nie zdaję sprawy. Super. Super. Jeszcze jakby mi lepiej wychodziło uderzanie do góry, to już w ogóle byłoby świetnie. Kurde, on w tej fazie, gdy jest słaby, tylko pozwala się raz uderzyć. To jest bardzo dziwne. Zazwyczaj tych bossów tłukliśmy naprawdę długo. O! Już się bałem, że go właśnie będę tak musiał tłuc i tłuc. Ojejciu, ale tu się dzieje. A tu jednak poszło bardzo dobrze. Jestem bardzo z tej walki zadowolony. Rozwalił nam podłogę i co? Nieważne. Co tu się dzieje? To nie jest koniec walki. To, żem wyszedł na głąba teraz. Ale bardzo łatwa jest ta część walki. Tak naprawdę nic nie muszę robić. I teraz już chyba pokonaliśmy raz na zawsze. Tak, dostaliśmy osiągnięcie, więc na pewno go teraz pokonaliśmy. Illumination jakieś. Wleczmy się na maksa i zbierzmy nową umiejętność. Czyli skok w dół i rozwalanie podłóg. Chyba w końcu to jest to. Wchłonąłeś pustoszący skok. Jeszcze raz zobaczę, co się nagrywa. Nagrywa się, dzięki Bogu. Naciśnij B, przytrzymując dół, aby uderzyć w ziemię z dużą siłą. Zaklęcia będą zużywać duszę. Zasilaj duszę, atakując wrogów. Czyli to jest zaklęcie, do którego potrzebuję duszy, tak? B na tym padzie jest z prawej strony. Aha, raz muszę kliknąć, dobrze. Tak, to zdecydowanie zużywa duszę. No dobra, bardzo mi się to podoba. Mamy już możliwość. Jejciu. O, ten skill. Mamy już możliwość skoku długiego. Mamy możliwość rozwalania podłóg. Bardzo się z tego powodu cieszę. Tu również możemy pójść na dół. Najpierw zjedzimy tą miejscówkę. Zobaczymy, co tu jest do zwiedzenia. Co tu jest do otrzymania. Przepraszam. No i potem prawdopodobnie wrócimy po prostu na stację rogacza i będziemy zwiedzać nowe miejscówki, do których w końcu mamy dostęp. No tutaj na pewno nic nie ma, tu nic nie widzę zupełnie, jedynie pieniądze były do otrzymania. O! A tu jest sekret do rozwalania podłoga. Proszę bardzo, zbadajmy. Zapis Cenda. Wspomnijcie tych, którzy zostali pochłonięci. Poprzez ich łaskę podstąpiliśmy przemiany. Żadna zaraza umysłu już nas nie dosięgnie. Nie mogę w to uderzać, dobrze. A to co to jest? Aha, po prostu zbiornik z pieniędzmi. Z geo. Jestem w stanie przez to przelecieć? Nie jestem w stanie przez to przelecieć, niestety. Idziemy dalej. No i tak naprawdę to chyba jest cała nasza miejscówka. Lecimy tu do dołu.
kolejne przejście na dół. Dźwignię już tutaj odblokowaliśmy, więc będziemy się mogli tutaj ruszyć bez żadnych problemów. Tylko nie mam zielonego pojęcia, gdzie ja wyjdę. Nie mam kompasu w tym momencie założonego. O, ja cię kręcę, ale tego porozwalaliśmy. Ale szczerze mówiąc, kompas by nam tutaj nic nie dał, bo i tak nie mamy tutaj mapy odkrytej. Pieczęć Hallowness, to jest chyba 300 albo 400 geo, bardzo fajnie. Ale ogromny zbiornik z duszą. A gdzie ja mam przejść? Przepraszam bardzo. O, glutek tam jest. Tam mam odblokowane. Czyli muszę się teraz wrócić chyba na górę i tam na prawo przejść. Ciekawe. No nie no, tutaj wracam tutaj. Jestem jakiś ślepy chyba. Bo nie mam zielonego pojęcia, gdzie ja powinienem teraz przejść. Podłogi do rozwalenia tu nie ma. Naprawdę, muszę być ślepy. Ścian do rozwalenia również. Tutaj podłoga jest do rozwalenia? Tak, tu jest, dobrze. Że sprawdziłem. Tylko teraz muszę się tam wrócić, aby iść i uratować glutka, inaczej będzie tam zamknięty cały czas. To mi się nie podoba. Nie jestem w stanie do góry doskoczyć. I właśnie, też mi daliście dobrą radę odnośnie tego doskakiwania do miejsc, do których nie mam teraz dostępu, bo są po prostu za wysoko. Wielu z was mi pisało, że powinienem się w tym miejscu zabić i po prostu odbić się do góry od swojego ducha, co jest naprawdę no świetną wskazówką. Rzuciłbym na to sam nie wpadł pewnie. Może jakbym grał w to sam, ale no uwierzcie mi, jak się tak gra na serii, po prostu się w niej myśli i rzadziej niestety na takie świetne pomysły wpada. Nie wiem, czy się opłaca w ogóle to robić jak na razie, ale możliwe, że w przyszłości... O! Przecież tu byliście potrzebni, żeby przejść wyżej chyba. Albo i nie? Nie, na pewno nie. No, możliwe, że w przyszłości to będziemy robili. Na razie skupiam się na tych głównych przejściach. O nie, ja tam muszę wrócić. Na głównych przejściach i najważniejszych wątkach w grze. Muszę tam wrócić, bo dopiero teraz zauważyłem, że ten boss świeci się tak samo jak te drzewka, które możemy załączać za pomocą naszego nowego miecza. I chyba czegoś się dowiemy o tym bossie, jak użyjemy tego miecza tutaj. Ojejciu. Okej. Nie mam zielonego pojęcia znowu, gdzie jestem, ale... Tyran dusz! O co? O nie! Jak... O Jezu, przepraszam, nadal jestem chory. Z jakąś nową wersją bossa walczymy. O Jezu, ty jesteś zdecydowanie trudniejszy. Zupełnie mi się to nie podoba. Zupełnie mi się to nie podoba. Nie wiem, czy ja tu nie powinienem po prostu umrzeć, bo nie widzę za bardzo sensu robienia tego. Chociaż jest możliwość leczenia przy tym ataku długim, więc kto wie. O Jezu, on mnie nie dotknął, ja nie poleciałem tam wyżej. Ale to wszystko zasuwa. Nie, to jest nie do zrobienia. Jestem za słaby jeszcze w tę grę, żeby go w tym momencie pokonać, niestety. Ale ciekawa sprawa, nie wiedziałem, że będziemy walczyć z innym bossem w ogóle, Tyran Dusz. Ciekawe, czy to sprawi, że ja po prostu dostanę... I to jest nie do uniknięcia, ten atak jest najgorszy. No i jak? O, dobra, udało się. Ciekawe, czy to sprawi, że znowu coś odblokujesz, czy
to po prostu mi daje te dusze do miecza? Nie mam zielonego pojęcia. Dobra, umarłem, no trudno. Tylko teraz co z moją duszą? Dzięki Bogu nie muszę tego na nowo robić. Już się bałem, że będę tam musiał wracać, żeby zabić mojego ducha i odzyskać Geo. Ale dzięki Bogu nie trzeba tego robić. Ja już wiem, że to sobie zostawię zdecydowanie na później. Nie będę walczył z tym bossem. Ale jestem ciekawy, czy pierwszy boss, którego pokonaliśmy, ten taki rycerz grubiutki, Tinky Winky, czy jego również będziemy mogli pokonać po raz drugi. A czemu nie? Sprawdźmy. Przejdźmy się po prostu... Ojejciu. Przejdźmy się po prostu do walki z pierwszym bossem. Może będziemy mieć taką możliwość? No on powinien być zdecydowanie prostszy jak... Władca dusz. Się nie oszukujmy. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie ja jestem. Tu by się bardzo przydał kompas. Ojejciu. Was dwóch naprawdę naraz. Pokonałem bossa i sądzę, żeby nie było dziwne, jakbym umarł na nich teraz. No ale super, daliśmy sobie radę. Na pewno tu byłem. Pamiętam, że walczyliśmy z dwoma takimi przeciwnikami. Tylko dokładnie gdzie ja jestem, nie mam zielonego pojęcia. Tu będzie na lewo walka z bossem. Tak, tu jest walka z bossem. Dobra, już wiem, gdzie jesteśmy. Tylko nadal... Nie jesteśmy w stanie się szybciej dostać do stacji rogacza chyba. Tak mi się wydaje. Pójdziemy do najbliższej ławki. No czyli tej, na której siedzieliśmy przed walką z bossem. Przepraszam. Uzupełnimy sobie mapę i zobaczymy, jak ta mapa wygląda. Czy mamy jeszcze jakieś przejście? Ale tak naprawdę nie wiem, czy w ogóle powinno być tutaj jakiekolwiek przejście, bo po co? Ja nie będę tam wracał nigdy więcej. Nie będę tam już musiał z kimkolwiek walczyć, więc chyba takiego przejścia jednak nie będzie. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie jestem. Naprawdę, nie mam zielonego pojęcia. To jest chyba wyjście. Tak, to jest już początkowy pokój. Tu idziemy na maksa w lewo. I czym prędzej zakładam kompas. Bo bez kompasu to się czuję nie za dobrze ze sobą po prostu. Ale powiem wam, że mi się bardzo podobają te nasze aktualne amulety. Na pewno wywalę mistrza sprintu. Długie ostrze muszę mieć, koniecznie. Ciernie agonii też mi się spodobały. Też są fajne. I wydaje mi się, że postaram się grać tak jak teraz, tylko że jeszcze z kompasem. Zostawimy łowcę dusz, ciernia agonii, długie ostrze i kompas. Jak wygląda mapa? Tak, przejścia niestety tam już nie ma. I w tym momencie mamy dużo rzeczy do zrobienia. W wiele miejsc możemy przejść, na przykład na te królewskie arterie. Ale w tym momencie ja bardzo chyba chciałbym, najbardziej chciałbym przejść najpierw do tego gościa, sprzedać mu wszystkie błyskotki, które znaleźliśmy, potem wrócić się do Dirtmouth, a raczej do tej Jabby the Hutta i tam sobie kupić kolejny slot na nasze amulety. Mamy ich naprawdę bardzo dużo. A tu nie mam przejścia? Nie, nadal nie mam przejścia. Mamy naprawdę bardzo dużo amuletów. Wydaje mi się, że powinniśmy mieć ich wystarczająco dużo, aby móc zakupić kolejny slot. Jeśli tak, ja będę mega szczęśliwy. Tu musimy windę zwołać, bo ona wiem, że ma kolce na górze i niestety nie jesteśmy w stanie spaść. No właśnie. No i lecimy do naszego sklepikarza. Tutaj? Nie, jeszcze jeden poziom niżej. O Jezu, on ciągle to samo mówi, to mnie tak denerwuje. 200 geo za jedną.
Ma zmychałkę do ich znajdywania, zapewnie często musi spotykać trupy na swojej drodze, no i bez wątpienia twoje ostrze spożyło ich jeszcze więcej. Pieczęć Hallownest również sprzedajemy. 450, boże, naprawdę bardzo dużo. Wkrótce mój sklep będzie nimi przepełniony. Kurczę, nie spodziewałem się, że może być ich aż tyle, coś tam, coś tam. Jeśli rzeczywiście są one tak często spotykane, jak ty to przedstawiasz, to może faktycznie za dużo ci za nie płacę. Jezu, bardzo przepraszam, że jakoś dzisiaj tak kaszlę, ale nie wiem. Nie przechodzi mi w ogóle to gardło. A chcę nadal dla was nagrywać. No, i tyle. Gdzie możemy teraz przejść najszybciej do tej stacji rogacza? Boże, strasznie daleka jest droga do tej stacji. Naprawdę, bardzo długa droga jest do stacji rogacza. Ja nie wiem, pójdę w te arterie. Postaram się tu znaleźć szybciej jakąś stację rogacza może. Jak nie, to mi będzie po prostu bardzo przykro. Pójdźmy w prawo, bo ostatnio szliśmy w lewo. Czy tu jest w ogóle przejście? Jest! Ojej, ciu, ty to dużo bijesz. Mamy jeszcze jakiś sekret tutaj. Mam nadzieję, że tu czym prędzej znajdziemy tą stację rogacza. No nie wiem, w tym mieście West jest jakieś dziwnie rozłożone. Bardzo daleko od... każdego miejsca. Ale wielgachny ty jesteś! Mąż żaby de chata, tuk! Nie zabieraj czegoś, co nie należy do ciebie. Takie są zasady. To wszystko, co tu widzisz, jest moje. Ale nie złość się. Podzielę się z tobą moim jedzeniem, jeśli dasz mi geo. No okej. Okay. Mało chcesz tego geo. Te geo są teraz moje, nawet nie próbuj ich odzyskać. Proszę, weź ze sobą to jedzenie. Coś mi dał. Zjełczałe jajo, ale jedzenie. Czyli za każdym razem chyba... za każdym razem chyba po prostu daje nam zjęczałe jajo za geo. Nie, wydaje mi się to zbyt dobre. Nie użyłem jak na razie jeszcze żadnego zjęczałego jaja. Ale wiem, że jak będzie potrzeba, aby odzyskać duszę z jakiegoś bardzo trudnego miejsca, jesteśmy w stanie to zjęczałe jajo tutaj bez problemu pozyskać. Bardzo fajnie. 21 duszy dostaliśmy, widzicie to? Ciekawe. Bardzo ciekawe. Nie wiem nadal na jakiej zasadzie te dusze działają. No ale nic, pisaliście, że bardzo rzadko może mu się trafić ze zwykłego przeciwnika. Często z jakichś tam duchów. Także się cieszę, że akurat nam teraz wyleciały. Uderzyłem cię pierwszy, chamie. No ale niech ci będzie. Jakąś nową informację na temat tego ojejciu, przeciwnika zdobyliśmy. Uleczmy się. No i kolejny nie to też. Wydaje mi się, że tu akurat już byliśmy, stąd chyba spadliśmy. I tu również szedłem na lewo. Wydaje mi się, że tu już byliśmy. Wrócę się. Tu mamy jeszcze jedno przejście do dołu, jeżeli dobrze widziałem. Ci przeciwnicy są bardzo spoko. Naprawdę mega łatwi. Tu nie byliśmy, na 1000%. Ojejciu, te dźwięki. Ojej. Chciałem powiedzieć, że jesteś bardzo szybki, ale bardzo łatwy do zabicia. Czy ja cię muszę zabijać 3 razy? Najprawdopodobniej. No ale tak naprawdę wystarczy stać w miejscu. Jeszcze... tak, jeszcze dół teraz wstanie. Wystarczy stać w miejscu, nie jesteś jakiś mega trudny. Stąd światło bije. Dziwne. No nic, nie jestem w stanie tutaj przejść, idziemy dalej. Kolejne zjełczałe jajo. Po co mi te zjełczałe jaja, naprawdę? Kto tego używa?
Nie mam zielonego pojęcia, gdzie jestem. I to mi się nie podoba. Chcę znaleźć kartografa czym prędzej. Poruszanie się bez mapy od niego to jest tragedia. O, świetnie mi idzie z bardzo łatwymi przeciwnikami, jak to ich przed chwilą nazwałem. To jakbym teraz umarł, mi było bardzo przykro. Nie znam tej lokacji. Mam bardzo dużo geo. Chcę zakupić fajne rzeczy. No naprawdę, nie mam pojęcia, gdzie jestem. Ale wydaje mi się, że i tak chyba poszedłem dobrze. Jeżeli dobrze pamiętam, ostatni raz, gdy szliśmy tam na lewo, na dół, nie byłem w stanie przejść dalej. Ale tu się mogę bardzo mylić. Ostatni odcinek, w którym byłem w tej miejscówce, nagrywałem. No dawno temu. Tyle to po prostu mogę powiedzieć. Niestety. Dużo po prostu nie pamiętam. Przepraszam, po raz milionowy. No i tu mamy już podpowiedź, że musimy pewnej umiejętności pewnie użyć. Dokładnie. Trochę się boję. Bo nie wygląda ta miejscówka zbyt przyjaźnie. I po co tu miałbym w ogóle pójść? Po co mi ta dusza? Nad nami słyszę gościa z miasta Wes. Świetnie, Ryfek. Jakieś serce bijące słyszę, po raz kolejny. Ostatni raz to serce słyszeliśmy na ostatnim odcinku, gdy zabijaliśmy dużą ilość przeciwników, ich jakby leżu. Ale widzę, że za każdym razem tak zjęczałe jajo po prostu bije. Tu nic nie ma, do tej wody na pewno wejść nie mogę. Tu również nic nie ma, a tu możemy wejść na górę. Co tu jest ciekawego? Jedynie ci, którzy dowiedli swojego męstwa w walce, mogą przekroczyć progi tego gaju. No ja zaczekam, najpierw zobaczę, co my tutaj jeszcze mamy do zwiedzenia. No i tak, jest gość z miasta US, ale nadal my jesteśmy w tych arteriach. Cześć, grubasku. Ale kto wie, może jeszcze coś nowego tutaj zwiedzimy. Najpierw zwiedzam tu najprostsze lokacje, dopiero potem przejdziemy tam dalej. Jest taki plus, że jak znajdę już tego kartografa, to chociaż będziemy mieli ogromną część mapy tej lokacji już odblokowaną. Ojej, a co tu jest? Nie wiem, wejdźmy. Gdzie jestem? Ojej! Cześć! Kim ty jesteś? Wieczna Emilita. Emilitia. Ach, cóż za niespodzianka. Rzadko miewam gości. Ostatni raz był dawno temu. Wręcz wieki temu. Mam tylko nadzieję, że nie zapomniałam o dobrych manierach. Z pewnością wyczułeś, że jestem zamożna. Zgadza się, jestem znaną osobistością wśród klasy wyższej Hollow Nest. A przynajmniej byłam, dopóki ci kretyni mnie nie wygnali. Spotkałeś ich już, moich byłych towarzyszy? To ci na zewnątrz, a właściwie ich ciała włóczące się bezmyślnie, a ja nadal żyję i spoglądam na ich żałosny upadek. Ach, jestem taka szczęśliwa, los potrafi płatać figle. Super, gdzie my wyjdziemy? Chyba do tego miasta West. O Jezu, jaki ty jesteś gruby! Gdzie ja jestem? Koleżko! No, ty się nie wydajesz taki łatwy. No, musisz zrobić dwa ataki, a jeden i to jest tyle? No dobra, nie wydajesz się być taki
Łatwy, ale jednak jesteś. Tylko, że długo się niestety z tobą walczy. Ten gościu z zielonej ścieżki na przykład, wydaje mi się, że jest zdecydowanie trudniejszy. Łatwiej go zabić, ale jest zwinny i ma dużo więcej okazji do zadania nam obrażeń. Ten tylko stoi w miejscu i proszę bardzo, jeden na atak. Nie lubię takich przeciwników, bardzo nie lubię. Ile ty masz zdrowia? Ja już wiem, że tych przeciwników będę po prostu omijał. Chyba, że bardzo dużo go z nich leci, ale wątpię. Jak wleci za niego mnie jak 50 geo, to jestem bardzo smutny. Dwie godziny później. 50 geo, no... Nie uważam, żeby to było wystarczające za tego przeciwnika, aczkolwiek niech będzie. Tutaj coś mamy. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie jesteśmy. Daj mi spokój. Raba, jak ten gość z Chaudera. O Jezu, co się stało? Nie wiem, czy widzieliście, ale tak zaświeciłem przez chwilę. Możliwe, że to są po prostu te ciernie i na to nie zwracałem uwagi. Czy ja tu miałem przejście wcześniej i tego nie zauważyłem? Wydaje mi się, że nie. Ojejciu. Wydaje mi się, że nie. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie ja powinienem pójść. Jestem w stanie tu przejść na lewo. No stąd przyszedłem. A na dół schodzę w ogóle do innej lokacji. Ale mamy tu jakiś domek. Ja do niego idę. Jesteśmy chyba w tej krainie dusz, jak się tam nazywało dokładnie, nie pamiętam. Czyli ja tu na pewno nie chcę być. Zobaczę ten domek, jeśli tylko się uda, najprawdopodobniej wrócę do miasta Wes. Zjedzę dalej do końca lokację miasta Wes, a później najprawdopodobniej pójdziemy do tych arterii. No i pomiędzy tym jeszcze wypadałoby pozwiedzać wszystkie miejscówki, do których teraz mamy dostęp dzięki naszej nowej umiejętności rozwalania podłogi. Boże święty, gdzie jest ten sklep? Gdzie ja jestem? Kolejny odcinek, że nie mam zielonego pojęcia, gdzie jestem. No ale po raz kolejny zdobędę tylko mapę i w obu tych tak naprawdę miejscówkach będę miał ogromne połaty tej mapy już tak naprawdę zaktualizowane. Daj mi spokój. 2000 geonów. Teraz to na pewno będzie nas stać na zakupienie tego dodatkowego slota, jestem pewny. Czy ja tu nie byłem? Mechanizm z otworem na pewien rodzaj karty. To kojarzę, ale czy byłem akurat tu, czy gdzieś indziej? To szczerze mówiąc nie pamiętam. Gdzieś indziej chyba widziałem ten rodzaj karty. Jest kartograf! Jest kartograf! Nie w tę stronę, ale jest. Widać jego ślady. Starożytna dolina. O Jezu, to tu nie byłem. Chyba, że się nazywa ta jednak... Ta miejscówka, w której byłem po... Między śmiercią a jawą. Starożytna dolina i po prostu nie zapamiętałem. Witam cię, kolego. Te jaskinie są bardzo stare, więc czuć ciężar królestwa znajdującego się nad nami. To w końcu dość ciężka rzecz. Podejrzewam, że niewielu udało się dotrzeć do tych głębin. Ty i ja jesteśmy pionierami, przynajmniej jeśli chodzi o współczesną historię. Oczywiście, że kupujemy mapę okolicy. Ile nagrywamy? 35 minut już, co? Ale szybko to dziś zleciało. Tereny pałacowe, królewskie arterie, głębiny, o! Głębiny, co ciekawe. Pisaliście mi, że one właśnie wcale nie są takie małe, jak mi się to chyba wydawało. Zanim pójdę jeszcze do tej ławeczki, tu mieliśmy chyba jakiś sklep, jeżeli dobrze widziałem.
Znaczy nie wiem, czy dokładnie tu. Boże święte, co ta gra mi robi? Płata mi figle. Nie wiem, czy dokładnie tutaj, czy jeszcze niżej. Ale niżej na pewno widzę ławeczkę, do której będziemy szli. A tu mamy... Prawdziwy sługa poświęci wszystko dla królestwa. Niechaj blady król Hallownest uwolnić się od tego brzemienia. Nie! O co chodzi? Nie wywalam geo mojego, nie ma szans. Jakbym miał mało, to okej, ale nie 2000. Dobra, idę do ławeczki. Oczywiście umieszczamy tutaj geo. No i tak, zacznę następny odcinek. Jeżeli w ciągu pierwszych 2 minut nie znajdę stacji rogacza, wrócę się prawdopodobnie samemu na górę i dopiero wtedy zaczniemy odcinek. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że już niedługo. Trzymajcie się i cześć!